7:09. Rozmowa poranka. A teraz, proszę Państwa, nad Balaton się przenosimy, bo moim i Państwa gościem na antenie 7:09 jest dr Dominik Hej, autor niedawno wydanej książki Węgry na nowo. Dzień dobry. Dzień dobry. Sporo się mówi ostatnio, zwłaszcza o gospodarce Węgier, o sytuacji ekonomicznej Węgier. Niedawno głośno było o tych słowach, jakoby Węgry miały wkroczyć na ścieżkę dołączenia do strefy euro. Na ile w tym realizmu, na ile PR-u politycznego? Moim zdaniem jest w tym, były ku temu dwa główne powody, że Michał Warka, czyli minister finansów, faktycznie coś na ten temat powiedział. Pierwszy to uspokojenie kursu forinta, który spada, spada, spada i spada. A druga rzecz dotyczyła też tego, żeby wyjść dość koncyliacyjnie w kierunku Unii Europejskiej w obliczu tych trudnych negocjacji, które Węgrom nawet dobrze idą, żeby porozumieć się z Komisją Europejską w sprawie tak KPO, jak i tego, by później Rada Unii nie głosowała ostatecznie zawieszenia środków finansowych. Natomiast jedno tylko przypomnę jako wspomnienie przeszłości. W 2016 roku tenże Michał Varga już raz powiedział, że Węgry przystąpią do strefy euro i to do końca dekady, czyli 2020. Żyła ta informacja kilka dni, po czym Viktor Orban wyszedł i powiedział, że nie przyjmiemy euro tak długo, jak się płace nie wyrównają. W związku z tym teraz, oczywiście nie jestem w stanie odpowiedzieć, czy Viktor Orban też wyjdzie, natomiast jest to niewątpliwie ciekawe, że znowu pojawia się ten głos, no ale od tej samej deklaracji Forint się niespecjalnie uratował. No jednak przygotowując się do naszej rozmowy, czytam, że oczywiście Forint w tarapatach jest, natomiast Bank Węgier broni Forinta, zdecydowanie podniósł oprocentowanie. I pytanie, które chyba ten wątek mogłoby w jakiś sposób zamknąć, to czy to jest tak, że Węgrzy odczuli już, mimo że ta zima się jeszcze nie zaczęła, no kryzys, który gdzieś pewnie wielkimi krokami nadchodzi? On próbuje być zagaszony dwoma elementami, jeżeli mówimy o zimie i stricte energetyce, to znaczy odroczeniem płatności na rzecz Gazpromu, do którego udało się doprowadzić i o czym też dość uśmiechnięty informował szef węgierskiego MSZ-u, kiedy był w ubiegłym tygodniu w Moskwie na tym rosyjskim tygodniu energetycznym, ale z drugiej strony okazało się, że Narodowy Operator Energetyczny MVM wziął gigantyczny kredyt w Chinach, między innymi na zapewnienie płynności. W związku z tym, bo odpowiadając na to pytanie, po wskaźnikach to odczuwają, natomiast żeby Węgrzy na poziomie czy mediów, czy zwykłego szarego kowacza byli informowani o tym, co się dzieje, to niespecjalnie. Mówiąc o kryzysie, trudno nie wspomnieć o Rosji, już wspomnianej przez naszego rozmówcę. No i te relacje węgiersko-rosyjskie są zazwyczaj tematem naszych rozmów na antenie 7:09. No i cóż, no nie mogę o niej nie zapytać teraz, dzisiaj na Kijów znowu spadły rakiety, znowu spadły bomby, znowu zniszczenie i śmierć na Ukrainie niosą rosyjskie pociski i ta rosyjska agresja cały czas trwa, ale z drugiej strony też cały czas trwa w jakiś sposób prowadzona węgierska przyjacielska niemalże polityka w stosunku do Rosji. Czy to jest tak, że Węgrzy aż tak boją się tej zimy, tego chłodu, cen energii, że zrobią wszystko, żeby z Gazpromem się dogadać, mówiąc kolokwialnie? Czy jest w tym coś jeszcze cały czas, nad czym się zastanawiamy? Bo wydaje się, że chociażby ta obecność węgierskiego ministra spraw zagranicznych w Moskwie całkiem niedawno pokazuje, że to już może nawet nie jest zwykła polityka, ale w jakiś sposób rodzaj politycznej przyjaźni. To zdanie ma moim zdaniem dużo wspólnego z rzeczywistością. Zważmy na to, że Peter Szijjártó poleciał do Moskwy prosto ze szczytu ministrów energii w Pradze, w czasie którego znowu głowiono się nad tym, jak się uniezależniać od Rosji. Zawsze to przypomina i coraz bardziej wiem, że to jest, być może brzmi kontrowersyjnie, ale czasami coraz bardziej się ku temu skłaniam, że po takich ważnych deklaracjach europejskich trzeba złożyć w Moskwie hołd lenny i zapewnić o tym, że wszystko będzie dobrze i że niczego nie zmieniamy. I faktycznie całe to wystąpienie w Moskwie
o tym, że chcą mieć nas bezpieczne dostawy i tak dalej. I też tego, że Węgrzy po prostu liczą na to, i że też dostali takie zapewnienie, że nie zostaną wstrzymane dostawy gazociągiem południowym, że Putin nie zakręci kurka z gazem Węgrom. Wówczas oczywiście to jest gdybanie i też nie jestem specjalistą rynku energetycznego, żeby wskazywać, czy jak Europa by sobie poradziła, gdyby faktycznie już wszystko zakręcono z Rosji. Natomiast Węgrzy liczą na to, że gdyby do tego doszło, no to oni wciąż będą mieli tak tanią ropę, jak i, jak się okazuje, już nie taki tani gaz, ale jednak gaz. W związku z tym tam jest jedno symboliczne, ciekawe, że kiedy wylądował Szijjártó w Moskwie, to spotykał się dzięki uprzejmości analityków, którzy związani byli też z Rosją, bo o to pozwoliłem sobie zapytać na Twitterze, żeby pomogli określić, z kim on siedział w tym jednym panelu, minister spraw zagranicznych Węgier. Okazało się, że parę osób pod sankcjami, no ale pierwsze spotkanie z Millerem, szefem Gazpromu, który miał w klapie wpięte Z, które, co oznacza, to wiemy, no jest czymś mimo wszystkim bardzo negatywnie symbolicznym. I paradoksalnie od 24 lutego, zamiast zmniejszać się uzależnienie od Rosji, to w przypadku węgierskim ono systematycznie rośnie. Jest to no, niechlubny wyjątek na mapie Europy. No, trudno pozbyć się w jakiś sposób negatywnych odczuć. Pewnie kiedy słyszy się o tym, że człowiek siedział razem z człowiekiem, który no, ma w klapie wpiętą, symboliczną niemalże wpinkę, która w jakiś sposób jest symbolem dzisiaj śmierci no, tysięcy ludzi na Ukrainie właśnie. Ale ten wątek rosyjsko-węgierski trochę nam gdzieś zasięg podupadał. Mam nadzieję, że wszystko było słychać dobrze. Natomiast zastanawia mnie jeszcze jedna kwestia w tym wszystkim, no bo obecność na tych panelach, latanie do Moskwy, tanie czy tańsze, czy w ogóle dostępne surowce energetyczne, to jedno, ale drugie, no przecież Węgrzy również z Niemcami, zdaje się, nie żyją najgorzej, jeżeli można tak powiedzieć, chociażby po inwestycjach patrząc. Oczywiście sfera politycznych deklaracji to jedno, ale ekonomii to drugie. Czy to jest taka orbanowska próba równowagi, czy chodzi w tym o coś jeszcze innego? Tutaj jest istotny element związany z Niemcami. Faktycznie odkąd zmieniła się władza w Niemczech i kanclerzem został Olaf Scholz, no to te relacje węgiersko-niemieckie na stopie politycznej bardzo się zamroziły, tak to nazwijmy. Natomiast w ubiegłym tygodniu Viktor Orban był kilka dni w Niemczech, spotkał się tak z Scholzem, jak i spotkał się ze środowiskiem różnych ugrupowań partyjnych, głównie po to, żeby dostać niemieckie wsparcie w sprawie KPO, pokazując jedną prostą rzecz. Te pieniądze, które nam Unia zamraża, służą rozbudowie poszczególnych fabryk samochodowych. Tam jest jeszcze jeden paradoks, oczywiście niemieckich, natomiast tam jest jeszcze jeden paradoks, że Węgrzy próbują też w ten sposób przekonywać, że ich polityka energetyczna, być może wolniejszego, właściwie w ogóle nie odchodzenia od rosyjskich surowców, paradoksalnie pomaga tym firmom niemieckim w tym, żeby mieć ciągłość dostaw energii, niezachwianą produkcję i tak dalej. I on próbował przez te 3 dni, o których mowa, że w tym Berlinie był, przy okazji uderzył w Unię Europejską w sankcje i też skrytykował to, że gdybyśmy się pozbawili rosyjskich węglowodorów, to zostaniemy skazani na te amerykańskie, a nie o to chodzi, żeby zastąpić jedną ofertę drugą, tylko żeby tych ofert było więcej. No i cały czas powtarza to, że nie chce Viktor Orban, jak i całe społeczeństwo węgierskie tego, żeby te sankcje gospodarcze były utrzymywane, gdyż jak twierdzi, Europa się wykrwawia, a Rosja w ogóle nie traci, co z kolei mija się z prawdą o tyle, że po pierwsze wiedzieliśmy o tym, że sankcje nie działają z dnia na dzień. Po drugie, wskaźniki dotyczące Rosji, które można przeczytać od znamienitych analityków, wskazują na to, że tam zaczyna też się robić czkawka gospodarcza, czyli to zaczyna działać. Natomiast Węgrzy krytykują sankcje energetyczne, czy gospodarcze, ekonomiczne, wszelkiego typu, inne niż polityczne, już od Krymu i 2014 roku, i to jest narracja, która się nie zmienia, ewentualnie zaostrza.
a Węgrzy jako społeczeństwo odpowiadają obecnie w tak zwanych narodowych konsultacjach, czyli korespondencyjnym referendum, na pytania dotyczące tego, czy chcą, czy nie chcą tych sankcji energetycznych. I ja mam 100% pewności, że bez względu na to, jaka będzie frekwencja, to i tak wyjdzie z tych dokumentów, że oni tych sankcji nie chcą, a Viktor Orbán tym będzie legitymizował ewentualne późniejsze wetowanie albo co najmniej osłabianie kolejnych pakietów unijnych sankcyjnych. To na zakończenie muszę jeszcze zapytać, czy to jest tak, że to jest temat relacji z Rosją, o tym temacie mówili, myślę, który na trwałe podzieli Polskę i Węgry. Czego my tutaj nad Wisłą powinniśmy się w tych relacjach z Viktorem Orbánem w najbliższych miesiącach czy latach po prostu spodziewać? Czy podzieliły? Gdyby podzieliły, to nie mielibyśmy wielu deklaracji dotyczących tego, że trzeba tę współpracę kontynuować, kiedy ona z politycznej perspektywy nie jest niezbędna, bo to pokazuje nawet arytmetyka głosowań w Parlamencie Europejskim. Węgry pod względem bezpieczeństwa w regionie moim zdaniem przestały być ostatecznie partnerem godnym zaufania z 24 lutego. Pamiętajmy, bo trudno jest mi odpowiedzieć jednoznacznie, ale dać narzędzia do tego, żeby odpowiedzieć, czyli szybko mówiąc, Węgry wciąż nie uchwaliły ustawy o tym, żeby przyjąć Szwecję i Finlandię do NATO. Węgry wciąż według doniesień z Brukseli blokują rozmowy Ukraina-NATO. Potem według ukraińskiej prawdy blokują też jakiekolwiek rozmowy dotyczące Ukraina-Unia Europejska. Czemu służy? I o tym myśmy kiedyś rozmawiali, to, że Oliver Varhey, czyli komisarz do spraw rozszerzenia, jest Węgrem i kiedy go wybierano, to myśmy też o tym rozmawiali i o tym pisałem z kolei, że to nie jest dobra funkcja, że Węgrzy ją dostają, dlatego że będą mogli nią dość mocno wpływać na poszczególne państwa i pokazywać swoją pozycję. No to jeżeli mamy teraz komisarza, który jest w stanie w jakiś sposób ochładzać, tak nazwijmy, nastroje w Kijowie dotyczące przyłączenia do Unii Europejskiej, no to nam jest bardzo nie po drodze, ale to już polityka być może codzienna sobie, a twarde dane sobie. No i chyba tym niestety, proszę Państwa, pesymistycznym my zawsze akcentem. Pesymistycznie kończymy, niestety, ale Węgry są ładne, warto pojechać, odwiedzić, nie tylko polityka. No, oczywiście, nie tylko polityka, ale też wspaniała kultura i zdaje się jakaś nić porozumienia na poziomie społecznym w końcu zawsze między tak. naszymi krajami jest, no ale polityka jest rzeczą ważną i trzeba o niej rozmawiać. No i tym pesymistycznym, chociaż z nutką uśmiechu, akcentem kończymy. Bardzo dziękuję, doktor Dominik. Ja bardzo dziękuję. Hej, był moim i Państwa gościem. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Rozmowa poranka.